Nem vagyunk egyedül a világpolitikában sem, vannak szövetségeseink, akikkel a nemzetek Európájáért küzdünk. A magyar parlamentben egy konferenciát is tartottunk 2 hónapja számos külföldi szövetségesünk részvételével, legutóbb pedig a német AfD lista vezetője úgy nyilatkozott, a mi hazánk mozgalomnak egyre nagyobb befolyása lesz, mi vagyunk a jövő győztesei. Maximilian Krák úgy látja, hogy a fiatal magyar választók inkább a mi hazánk, mint a Fidesz mellett vannak, és hozzátette, ő mindig azt mondja, hogy a jövőbe nézzünk, és ne a múltba. Érdekes és okos pártnak nevezett minket, és még azt mondta, fiatalok, frissek, szókimondóak vagyunk, majd úgy zárt a nyilatkozatát, idézem, biztos vagyok benne, hogy a mi hazánknak egyre nagyobb befolyása lesz Magyarországon. Én pedig mindig azt támogattam, hogy a jövő győzteseire fogadjunk. Köszönjük az AfD lista vezetőjének elismerő és buzdító szavait. Tisztelt megemlékezők, ugyan a lengyel választások sajnos a baloldal előretörését hozták, de közben a nemzeti radikálisok is erősödtek, szövetségeseink a Lengyel Konföderáció 11-ről 18-ra növelte mandátumai számát a Szejmben. Következzék most közülük Román Fritz, lengyel parlamenti képviselő, pártja alelnöke. Szanowni państwo, drodzy węgierscy przyjaciele, oba nasze kraje, Polska i Węgry, poprzez długie wieki związane wspólną historią, zarówno pełną chwały, jak i dziejowych dramatów, mogą być dla wielu państw prawdziwą linią odniesienia. Pozwólcie państwo, że wspomnę kilka kamieni milowych, by tę tezę naświetlić. XIII wiek, Kinga, Kunegunda, córka Beli IV Arpada, została księżną sandomierską i krakowską. Sprowadziła do Polski węgierskich górników, co przyczyniło się do odkrycia wielkich kopalni soli w Bochni, niedaleko Krakowa. Po śmierci męża Bolesława V wstąpiła do klasztoru klarysek w Starym Sączu, ogłoszona świętą kościoła katolickiego. XIV wiek. Jadwiga, Hedwig Andegaweńska, koronowana 16 października 1384 roku na króla Polski. W 1386 wyszła za mąż za wielkiego księcia litewskiego Jagiełłę, który najpierw przyjął chrzest. W testamencie zapisała swój majątek Akademii Krakowskiej, wsparła kościoły, klasztory i szpitale, ogłoszona świętą kościoła katolickiego. W następnych wiekach stało się jasne, że siły zła skupione na unicestwieniu 2 ówczesnych potęg katolickich, Sanctum Regnum, Królestwie Węgier i Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie. Zwracam uwagę na dekadę 1517-1527, w której można dokonać analizy sekwencji przyczyn i skutków. 1517, wystąpienie Marcina Lutra i początek rewolucji protestanckiej. 1521, zdobycie Belgradu przez Turków. 1525, hołd pruski złożony przez księcia pruskiego Albrechta Hohenzollerna Zygmuntowi Staremu Jagiellonowi w Krakowie, de facto namaszczenie pierwszego w historii państwa protestanckiego. 1526, bitwa pod Mohaczem i koniec Sanctum Regnum. 1527, Sacco di Roma, zniszczenie Rzymu przez protestanckich knechtów z Dolnej Saksonii. Pierwsza próba rozbioru państwa polskiego miała natomiast miejsce w roku 1656, traktat w Radnot, a w latach 1772, 93 i 95 dokonały się ostateczne rozbiory Polski. Chciałbym przedstawić teraz kilka faktów historycznych z wieku XX. 1914-1915
bitwa o twierdzę Przemyśl. Wówczas miały miejsce krwawe walki początkowej fazy I wojny światowej o twierdzę Przemyśl, wtedy Austro-Węgry, obecnie południowy wschód Polski. W latach 1914-15 Przemyśl był oblegany 3 razy przez wojska rosyjskie. Tysiące ofiar tych walk spoczywają na cmentarzach wojskowych w Przemyślu. I oto niedawno, bo w 2021 roku w Przemyślu dokonano sensacyjnego odkrycia archeologicznego. Odkryto jeszcze jeden ogromny cmentarz z okresu I wojny światowej, na którym spoczywa ponad 3000 zabitych żołnierzy różnych narodowości, najwięcej prawdopodobnie Węgrów. Trwają tam prace archeologiczne i porządkowe. Zapraszam serdecznie do odwiedzenia tego miejsca. Niech się stanie areną przyjacielskich spotkań i konferencji historycznych. 1920. Bitwa warszawska. Wsparcie walczących z Sowietami Polaków przez naród węgierski. Węgierska pomoc miała decydujący wpływ na zwycięstwo Polaków nad sowieckim agresorem. 1956. Powstanie węgierskie. Wsparcie walczących z Sowietami Węgrów przez naród polski. Poprzedni reżim komunistyczny objął swym zbrodniczym działaniem także 2 nasze miłujące wolność narody. Również w obecnych czasach globalna wersja zarządzania narodami oparta na zaawansowanych technologiach staje się dla Polaków i Węgrów ogromnym wyzwaniem. Kryzysy polityczne kreowane dla potrzeb globalnych graczy i emitentów pieniądza mogą mieć bardzo różne oblicza. Przybierają postać pandemii, zerwanego łańcucha dostaw surowców, absurdalnych regulacji ekologicznych, wydumanej walki z klimatem, obłędnej ideologii zrównoważonego rozwoju, niszczenia tradycyjnego modelu rodziny, demoralizacji dzieci, masowego sprowadzania imigrantów z krajów islamskich do Europy, czy w końcu straszliwych konfliktów zbrojnych, jak obecnie na Ukrainie i w Palestynie. Nie zgadzamy się na polityczny dyktat ponadnarodowych organizacji. Węgry, Polska i inne państwa narodowe mają święte, odwieczne prawo do decydowania o swoim losie i swoich wewnętrznych regulacjach. Niech na zawsze żyje przyjaźń naszych 2 narodów, tak doświadczonych przez wieki. Boże, błogosław Węgrom! Köszönöm szépen! Hajrá Magyarország!